Księga Ezechiela, rozdział 11. Potem duch uniósł mnie i zaprowadził do wschodniej bramy domu Pana, która jest zwrócona na wschód. A oto u wejścia tej bramy było 25 mężczyzn, wśród których zobaczyłem Jazaniasza, syna Azura, i Pelatiasza, syna Benajasza, książąt ludu. Wtedy powiedział mi: Synu człowieczy, to są mężczyźni, którzy obmyślają nieprawość i dają złe rady w tym mieście. Mówią: to nie tak blisko, budujmy domy. Oto miasto jest kotłem, a my mięsem. Dlatego prorokuj przeciwko nim, prorokuj, Synu człowieczy. Wtedy stąpił na mnie duch Pana i powiedział do mnie: mów, tak mówi Pan, tak mówiliście domu Izraela. Znam bowiem wszystko, co wam przychodzi na myśl. Zabiliście wielkie mnóstwo ludzi w tym mieście i napełniliście ulice zabitymi. Dlatego tak mówi Pan Bóg: wasi zabici, których położyliście w środku miasta, są mięsem, a miasto kotłem, lecz wyprowadzę was z niego. Baliście się miecza, a ja sprowadzę na was miecz, mówi Pan Bóg, a wyprowadzę was z niego, wydam was w ręce obcych i wykonam nad wami sądy. Padniecie od miecza, osądzę was na granicy Izraela i dowiecie się, że ja jestem Panem. Miasto nie będzie dla was kotłem, ani wy nie będziecie w nim mięsem. Na granicy Izraela osądzę was. I dowiecie się, że ja jestem Panem, ponieważ nie postępowaliście według moich ustaw, nie wykonaliście moich sądów, ale czyniliście według sądów tych pogan, którzy są dokoła was. A gdy prorokowałem, umarł Pelatiasz, syn Benajasza. Wtedy upadłem na twarz i zawołałem donośnym głosem: ach, Panie Boże, czy doszczętnie wyniszczysz resztkę Izraela? I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, twoi bracia właśnie, twoi bracia, twoi krewni i cały dom Izraela są tymi, do których mówili mieszkańcy Jerozolimy: oddalcie się od Pana, nam została dana ta ziemia w posiadanie. Dlatego mów, tak mówi Pan Bóg, chociaż wygnałem ich daleko pomiędzy pogan i chociaż rozproszyłem ich po krajach, jednak przez krótki czas będę dla nich świątynią w krajach, do których przybędą. Dlatego mów, tak mówi Pan Bóg, zgromadzę was z pogan i zbiorę was z krajów, do których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. Wejdą tam i usuną z niej wszystkie jej plugastwa i wszystkie jej obrzydliwości. I dam im jedno serce i włożę nowego ducha w wasze wnętrze. Usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je, i będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Ale co do tych, których serce chodzi za rządzami ich plugastw i obrzydliwości, złożę im na głowę ich własną drogę, mówi Pan Bóg. Wtedy cherubiny podniosły swoje skrzydła i wraz z nimi koła, a chwała Boga Izraela była nad nimi u góry. I odeszła chwała Pana z pośrodku miasta i stanęła na górze, która jest na wschód od miasta. A duch uniósł mnie i przyprowadził w widzeniu przez Ducha Bożego do ziemi Chaldei, do pojmanych, i odeszło ode mnie widzenie, które miałem. Następnie opowiedziałem pojmanym te wszystkie rzeczy, które Pan mi ukazał. Rozdział 12. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, mieszkasz pośród domu buntowniczego, który ma oczy, aby widzieć, a nie widzi, ma uszy, aby słyszeć, a nie słyszy, jest bowiem domem buntowniczym. Ty więc, synu człowieczy, przygotuj sobie toboły wygnańca i wyprowadź się za dnia na ich oczach, przenieś się na ich oczach ze swego miejsca na inne. Może zrozumieją, chociaż są domem buntowniczym. Wyniesiesz swoje rzeczy za dnia na ich oczach, jak toboły wygnańca. Wyjdź wieczorem na ich oczach, jak wychodzą wygnańcy. Na ich oczach przebij sobie mur i wynieś przez niego swoje rzeczy. Na ich oczach podnieś je na ramiona i wynieś o zmierzchu. Zakryj sobie twarz i nie patrz na ziemię. Dałem cię bowiem jako znak domowi Izraela. I uczyniłem tak, jak mi rozkazano. Wyniosłem swoje rzeczy za dnia, jak toboły wygnańca, a wieczorem przebiłem ręką mur. O zmierzchu wyniosłem je na ramionach, niosąc je na ich oczach. A rano doszło do mnie słowo Pana mówiące:
Synu człowieczy, czy dom Izraela, ten dom buntowniczy, nie zapytał cię, cóż ty czynisz? Powiedz im, tak mówi Pan Bóg. To brzemię odnosi się do księcia, który jest w Jerozolimie i do całego domu Izraela, który tam się znajduje. Powiedz im, ja jestem waszym znakiem. Jak uczyniłem, tak się im stanie. Pójdą na wygnanie, w niewolę. A książę, który jest pośród nich, weźmie toboły na ramię o zmierzchu i wyjdzie. Przebiją mur, aby go przez niego przeprowadzić. Zakryje sobie twarz, aby swymi oczami nie widział ziemi. Rozciągnę bowiem nad nim swoją sieć i zostanie schwytany w moje sidła. Zaprowadzę go do Babilonu, do ziemi Chaldejczyków, lecz jej nie zobaczy, a tam umrze. A wszystkich, którzy go otaczają, by mu pomóc, i wszystkie jego oddziały rozproszę na wszystkie wiatry i miecz na nich dobędę. I poznają, że ja jestem Panem, gdy ich rozproszę między narody i rozrzucę po krajach. Zachowam jednak niewielu z nich od miecza, głodu i zarazy, aby opowiadali o wszystkich swoich obrzydliwościach pomiędzy narodami, do których przybędą i poznają, że ja jestem Panem. I znowu doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, jedz swój chleb w strachu i pij swoją wodę z drżeniem i smutkiem i powiedz do ludu tej ziemi, tak mówi Pan Bóg o mieszkańcach Jerozolimy, o ziemi Izraela. Będą jeść swój chleb w smutku i będą pić swą wodę w trwodze, aby ich ziemia była ograbiona ze swoich dostatków z powodu bezprawia wszystkich jej mieszkańców. Także miasta, w których mieszkają, będą spustoszone, a ziemia opustoszeje. I poznacie, że ja jestem Panem. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, cóż to jest za przysłowie u was o ziemi Izraela, które brzmi: dłużą się dni, a każde widzenie zawodzi? Dlatego mów do nich, tak mówi Pan Bóg, sprawię, że to przysłowie ustanie i nie będą go więcej powtarzać w Izraelu. Powiedz im, zbliżają się te dni i spełnienie wszelkiego widzenia. Nie będzie już bowiem żadnego marnego widzenia, ani pochlebnej wróżby pośród domu Izraela. Gdyż ja, Pan, będę mówić, a słowo, które wypowiem, spełni się i nie ulegnie więcej opóźnieniu. Za waszych dni, domu buntowniczy, wypowiem słowo i wypełnię je, mówi Pan Bóg. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, oto dom Izraela mówi. To widzenie, które on ma, odnosi się do dni odległych. On prorokuje o czasach dalekich. Dlatego powiedz im, tak mówi Pan Bóg, żadne z moich słów już się nie opóźni, ale słowo, które wypowiem, spełni się, mówi Pan Bóg. Rozdział 13. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, prorokuj przeciw prorokom Izraela, którzy prorokują, i mów do tych, którzy prorokują z własnego serca. Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Biada głupim prorokom, którzy idą za swoim duchem, choć nic nie widzieli. Izraelu, twoi prorocy są jak lisy na pustyniach. Nie wstąpiliście na wyłomy, ani nie uzupełniliście muru wokół domu Izraela, aby mógł ostać się w bitwie w dzień Pana. Widzą ułudę i kłamliwe wróżby i mówią: Pan mówi, choć Pan ich nie posłał, i dają nadzieję ludowi, że ich słowo się spełni. Czy nie mieliście złudnego widzenia i nie głosiliście kłamliwej wróżby? Mówicie bowiem: Pan mówi, chociaż ja nie mówiłem. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Ponieważ mówicie rzeczy złudne i widzicie kłamstwo, oto ja jestem przeciwko wam, mówi Pan Bóg. I moja ręka będzie przeciwko prorokom, którzy widzą rzeczy złudne i wróżą kłamstwo. Nie będą w zgromadzeniu mego ludu i w poczet domu Izraela nie będą wpisani, i do ziemi Izraela nie wejdą, a poznacie, że ja jestem Pan Bóg. Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: pokój, choć nie było pokoju. Jeden zbudował glinianą ścianę, a inni tynkowali ją słabym tynkiem. Mów do tych, którzy ją tynkują słabym tynkiem. Zawali się, przyjdzie ulewny deszcz, a wy, wielkie kule gradu, spadniecie i gwałtowny wiatr ją zburzy. Oto gdy ściana runie, czy nie powiedzą wam, gdzie jest tynk, którym tynkowaliście? Dlatego tak mówi Pan Bóg, w mojej zapalczywości zburzę ją gwałtownym wiatrem,
Na skutek mojego gniewu przyjdzie ulewny deszcz i na skutek mojego oburzenia przyjdzie wielki grad, by ją zniszczyć. I zburzę tę ścianę, którą tynkowaliście słabym tynkiem. Zrównam ją z ziemią, tak że jej fundamenty zostaną odsłonięte i runie, a wy zginiecie pośród niej i poznacie, że ja jestem Panem. A gdy dopełnię mojego gniewu nad tą ścianą i nad tymi, którzy ją tynkowali słabym tynkiem, powiem do was, nie ma już tej ściany, nie ma tych, którzy ją tynkowali. To jest proroków Izraela, którzy prorokują o Jerozolimie i mają o niej widzenia pokoju, choć nie ma pokoju, mówi Pan Bóg. Ale ty, synu człowieczy, zwróć swą twarz przeciwko córkom swego ludu, które prorokują z własnego serca, i prorokuj przeciwko nim. I mów, tak mówi Pan Bóg, biada tym kobietom, które szyją poduszki pod wszystkie łokcie rąk mego ludu i robią nakrycia głowy dla ludzi każdego wzrostu, aby łowić dusze. Czy będziecie łowić dusze mego ludu, aby zachować dusze, które przybędą do was? Bo bezcześcicie mnie wobec mego ludu dla garści jęczmienia i dla kęsa chleba, zabijając dusze, które nie powinny umrzeć, a oszczędzając dusze, które nie powinny żyć, gdy okłamujecie mój lud, który słucha kłamstwa. Dlatego tak mówi Pan Bóg, oto wystąpię przeciwko waszym poduszkom, którymi łowicie dusze, aby je zwieść. Zerwę je z waszych ramion i wypuszczę dusze, które łowicie, aby je zwieść. I rozerwę wasze nakrycia i wybawię swój lud z waszej ręki, aby już nie był łupem w waszym ręku i poznacie, że ja jestem Panem. Ponieważ zasmucacie kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż ja go nie zasmuciłem, i wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, ożywiając go. Dlatego nie będziecie już mieć widzeń złudnych i nie będziecie prorokować żadnej wróżby. Wyrwę bowiem swój lud z waszej ręki i poznacie, że ja jestem Panem. Rozdział 14. Potem przyszli do mnie niektórzy spośród starszych Izraela i usiedli przede mną. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, ci ludzie postawili swoje bożki w swym sercu, a kamień potknięcia do nieprawości położyli przed twarzą. Czy uważasz, że szczerze pytają mnie o radę? Dlatego przemów do nich i powiedz im, tak mówi Pan Bóg, każdemu z domu Izraela, który stawia swoje bożki w swym sercu i położy przed twarzą kamień potknięcia do nieprawości, a przyjdzie do proroka, ja Pan odpowiem według liczby jego bożków, aby uchwycić dom Izraela za serce, gdyż oni wszyscy odeszli ode mnie z powodu swoich bożków. Dlatego powiedz do domu Izraela, tak mówi Pan Bóg, nawróćcie się i odwróćcie się od swoich bożków i odwróćcie swoje twarze od wszystkich waszych obrzydliwości. Każdemu bowiem z domu Izraela i z obcych przebywających w Izraelu, który odwróci się od naśladowania mnie, a postawi swoje bożki w swym sercu, położy przed twarzą kamień potknięcia do nieprawości i przyjdzie do proroka, aby radzić się mnie przez niego, ja Pan sam mu odpowiem. I zwrócę swoją twarz przeciw temu człowiekowi i uczynię z niego znaki przysłowie i wytracę go spośród mego ludu i poznacie, że ja jestem Panem. A jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, ja, Pan, zwiodłem tego proroka, wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela. I poniosą karę za swoją nieprawość. Kara proroka będzie taka sama jak kara tego, który u niego się radził. Aby dom Izraela już więcej nie oddalał się ode mnie, ani nie plamił się więcej swymi przestępstwami. Aby był moim ludem, a ja ich Bogiem, mówi Pan Bóg. Słowo Pana ponownie doszło do mnie mówiące: Synu człowieczy, jeśli ziemia zgrzeszy przeciwko mnie, niezmiernie dopuszczając się przestępstwa, wtedy wyciągnę na nią swą rękę, zniszczę jej zapas chleba, ześlę na nią głód i wytracę z niej ludzi i zwierzęta. Choćby byli pośród niej ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Hiob, to oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko własne dusze, mówi Pan Bóg. A jeśli ześlę na ziemię dzikie zwierzęta, one ją wyludnią i będzie spustoszona tak,
że nikt nie będzie mógł przechodzić z powodu zwierząt, jak żyje, mówi Pan Bóg, że choćby ci trzej mężowie byli pośród niej, żadną miarą nie wybawiliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wybawieni, lecz ziemia byłaby spustoszona. Albo jeśli sprowadzę miecz na tę ziemię i powiem do miecza, przejdź przez tę ziemię i wytracę z niej ludzi i zwierzęta, jak żyję, mówi Pan Bóg, choćby ci trzej mężowie byli pośrodku niej, żadną miarą nie wybawiliby ani synów, ani córek, ale tylko oni sami byliby wybawieni. Albo jeśli ześlę zarazę na tę ziemię i wyleję na nią swoją zapalczywość w sposób krwawy, aby wyniszczyć z niej ludzi i zwierzęta, choćby Noe, Daniel i Hiob byli pośród niej, jak żyję, mówi Pan Bóg, żadną miarą nie wybawiliby ani syna, ani córki, oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje dusze. Tak bowiem, mówi Pan Bóg, tym bardziej, gdy ześlę na Jerozolimę moje cztery ciężkie kary, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytraciły z niej ludzi i zwierzęta. Oto jednak zostanie w niej resztka, która zostanie wyprowadzona, synowie i córki. Oto oni wyjdą do was i zobaczycie ich drogę i czyny, a wy będziecie pocieszeni z powodu tego nieszczęścia, które sprowadziłem na Jerozolimę, wszystkiego, co sprowadziłem na nią. I oni będą was pocieszać, gdy zobaczycie ich drogę i czyny, i zrozumiecie, że tego wszystkiego, co w niej uczyniłem, nie uczyniłem bez przyczyny, mówi Pan Bóg. Rozdział 15. Wtedy doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, w czym jest lepsze drzewo winogronowe od wszelkiego innego drzewa, albo od latorośli, która jest wśród drzew leśnych? Czy weźmie się z niego drewno do zrobienia czegoś? Czy zrobią z niego kołek do zawieszania na nim jakiegoś naczynia? Oto w ogień rzuca się je na spalenie, ogień strawi oba jego końce, a środek jego jest zwęglony. Na co się jeszcze przyda? Oto póki było całe, nic nie można było z niego zrobić, tym bardziej gdy strawił je ogień i spaliło się, na nic się więcej nie przyda. Dlatego tak mówi Pan Bóg, jak wśród drzew leśnych jest drzewo winogronowe, które wydałem ogniowi na spalenie, tak też wydam mieszkańców Jerozolimy. Zwrócę bowiem swoją twarz przeciwko nim, z jednego ognia wyjdą, a drugi ogień ich strawi. I poznacie, że ja jestem Panem, gdy zwrócę swoją twarz przeciwko nim. I zamienię ich ziemię w spustoszenie, bo dopuścili się przestępstwa, mówi Pan Bóg. Rozdział 16. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, uświadom Jerozolimie jej obrzydliwości i powiedz, tak mówi Pan Bóg do Jerozolimy, twoje pochodzenie i twój ród wywodzą się z ziemi Kanan, twój ojciec był Amorytą, a twoja matka Chetytką, a takie były twoje narodziny. W dniu, kiedy się urodziłaś, nie odcięto ci pępowiny, ani nie obmyto cię wodą, aby cię uczyścić. Nie natarto cię solą, ani w pieluszki nie owinięto. Żadne oko nie zlitowało się nad tobą, aby uczynić wobec ciebie jedną z tych rzeczy i okazać ci współczucie. Ale porzucono cię na otwartym polu, brzydząc się tobą w dniu, kiedy się urodziłaś. A gdy przechodziłem obok ciebie i widziałem cię podaną na podeptanie w twojej krwi, powiedziałem ci leżącej w swojej krwi: żyj. Tak, powiedziałem do ciebie, leżącej w swojej krwi, żyj. Rozmnożyłem cię jak kwiat polny, a rozmnożyłaś się i stałaś się wielka i doszłaś do pełnej urody. Twoje piersi nabrały kształtów, a twoje włosy urosły, chociaż byłaś naga i odkryta. A gdy przechodziłem obok ciebie i spojrzałem na ciebie, oto był to twój czas, czas miłości. Rozciągnąłem połę swojej szaty na ciebie i zakryłem twoją nagość. Związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Pan Bóg, i stałaś się moja. Potem obmyłem cię wodą, zmyłem z ciebie twoją krew i namaściłem cię olejkiem. Następnie przyodziałem cię szatą haftowaną, włożyłem ci buty z kosztownej skóry, opasałem bisiorem i okryłem cię jedwabiem. Przystroiłem cię klejnotami, włożyłem bransolety na twoje ręce i złoty łańcuch na szyję.
Włożyłem wisiorek na twoje czoło, kolczyki w twoje uszy i ozdobną koronę na twoją głowę. Tak zostałaś przystrojona złotem i srebrem, a twoje szaty były z bisioru, jedwabiu i z tkaniny haftowanej. Jadałaś najlepszą mąkę, miód i oliwę. Byłaś bardzo piękna i tak ci się powodziło, że stałaś się królestwem. Twoja sława rozeszła się wśród narodów z powodu twojej piękności. Była bowiem doskonała dzięki mojej ozdobie, którą włożyłem na ciebie, mówi Pan Bóg. Ale zaufałaś swojej piękności i uprawiałaś nierząd. Będąc tak sławna, uprawiałaś nierząd z każdym, kto przechodził. Jemu się oddawałaś. Nabrałaś swoich szat i uczyniłaś sobie wyżyny o rozmaitych barwach i na nich uprawiałaś nierząd, co nigdy więcej nie przyjdzie, a niczego nigdy więcej nie będzie. Ponadto nabrałaś swoich pięknych klejnotów z mojego złota i srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie posągi mężczyzn i uprawiałaś z nimi nierząd. Wzięłaś też swe haftowane szaty i odziałaś je, kładłaś przed nimi moją oliwę i moje kadzidło. Nawet mój chleb, który ci dałem, najlepszą mąkę, oliwę i miód, którymi cię karmiłem, kładłaś przed nimi jako miłą woń. Tak było, mówi Pan Bóg. Brałaś też swoich synów i swoje córki, które mi urodziłaś, i składałaś je im w ofierze na pożarcie. Czy za mało było twojego nierządu? Zabijałaś przecież moje dzieci i oddawałaś je, aby przenoszono je przez ogień dla bożków. We wszystkich swoich obrzydliwościach i nierządach nie pamiętałaś o dniach twojej młodości, gdy byłaś naga, odkryta i oddana na podeptanie w swojej krwi. A po całej twojej niegodziwości, biada, biada tobie, mówi Pan Bóg. Zbudowałaś sobie wzniosłe miejsce i zrobiłaś sobie wyżyny na każdej ulicy. Na każdym rozstaju dróg budowałaś swoje wyżyny i swoją piękność uczyniłaś wstrętną. Rozkładałaś swoje nogi przed każdym, kto przechodził, i rozmnożyłaś swoje nierządne czyny. Uprawiałaś nierząd z Egipcjanami, z twoimi sąsiadami o potężnych ciałach, i rozmnożyłaś swoje nierządy, aby pobudzić mnie do gniewu. Dlatego oto ja wyciągnąłem przeciw tobie swoją rękę i zmniejszyłem twoją porcję, i wydałem cię żądzy nienawidzących cię córek Filistynów, które się wstydzą twojej rozwiązłej drogi. Uprawiałaś też nierząd z Asyryjczykami, bo byłaś nienasycona, cudzołożyłaś z nimi, a i tak się nie nasyciłaś. Rozmnożyłaś też swoje nierządy w ziemi Kanan i Chaldei, a i tak się nie nasyciłaś. O, jak słabe jest twoje serce, mówi Pan Bóg, że się dopuszczasz tych rzeczy, postępków bezwstydnej nierządnicy, budując sobie wzniosłe miejsca na każdym rozstaju dróg i stawiając sobie wyżynę na każdej ulicy, gardząc jednak zapłatą, nie byłaś podobna do nierządnicy. Lecz do żony cudzołożnej, która zamiast swego męża dopuszcza obcych. Wszystkim nierządnicom daje się zapłatę, lecz ty dajesz swe dary wszystkim swoim kochankom i wynagradzasz im, aby przychodzili do ciebie zewsząd i uprawiali z tobą nierząd. U ciebie, w twoim nierządzie, dzieje się odwrotnie niż u innych kobiet. Nikt nie goni za tobą, by uprawiać nierząd. To ty dajesz zapłatę, a tobie nie dają zapłaty. U ciebie jest na odwrót. Dlatego, nierządnico, słuchaj słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Ponieważ wylała się twoja nieczystość i odkryła się twoja nagość przez twój nierząd z twoimi kochankami i ze wszystkimi twymi obrzydłymi bożkami i przez rozlanie krwi twoich dzieci, które im dałaś, oto zgromadzę wszystkich kochanków, z którymi obcowałaś i wszystkich, których kochałaś wraz ze wszystkimi, których nienawidziłaś, zgromadzę ich zewsząd przeciwko tobie i odkryję twoją nagość przed nimi, aby widzieli całą twoją nagość. I osądzę cię tak, jak sądzi się cudzołożnicę i przelewających krew, i oddam ci w zamian krew w gniewie i zazdrości. Wydam cię w ich ręce, a oni zburzą twoje wzniosłe miejsca, zniszczą twoje wyżyny, rozbiorą cię z twoich szat, zabiorą ci twoje piękne klejnoty i zostawią cię nagą i odkrytą. Zwołają przeciw tobie zgromadzenie i ukamienują cię i przebiją cię swoimi mieczami. I spalą twoje domy w ogniu
i wykonają na tobie sąd na oczach wielu kobiet i sprawię, że przestaniesz być nierządnicą i więcej nie będziesz dawała zapłaty. Tak uśmierzę swój gniew na tobie i odstąpi od ciebie moja zazdrość. Uspokoję się i już nie będę się gniewał, ponieważ nie pamiętałaś o dniach swojej młodości, ale tym wszystkim mnie drażniłaś. Oto i ja złożę ci na głowę twoją własną drogę, mówi Pan Bóg. Nie popełnisz już tej rozwiązłości ponad wszystkie twoje obrzydliwości. Oto każdy, kto mówi przysłowia, wypowie o tobie takie przysłowie. Jaka matka, taka jej córka. Ty jesteś córką swojej matki, która obrzydziła sobie swego męża i swoje dzieci. Jesteś siostrą obu swoich sióstr, które obrzydziły sobie swoich mężów i swoje dzieci. Wasza matka była Chetytką, a wasz ojciec Amorytą. Twoją starszą siostrą jest Samaria, która wraz z córkami mieszka po twojej lewicy, a twoją młodszą siostrą jest Sodoma, która mieszka wraz z jej córkami po twojej prawicy. Ty jednak nie kroczyłaś ich drogami, ani nie popełniałaś takich obrzydliwości jak one, ale uważając to za małą rzecz, zepsułaś się bardziej niż one na wszystkich swoich drogach. Jak żyję, mówi Pan Bóg, twoja siostra Sodoma i jej córki nie czyniły tak, jak ty czyniłaś wraz ze swoimi córkami. Oto taka była nieprawość Sodomy, twojej siostry. Pycha, dostatek chleba i wielkie próżniactwo były w niej i jej córkach, nie wzmacniała też ręki ubogiego i nędznego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwość przede mną, dlatego usunąłem je, jak uważałem za słuszne. A Samaria nie popełniła nawet połowy twoich grzechów, bo rozmnożyłaś swoje obrzydliwości bardziej niż ona i usprawiedliwiłaś swoje siostry wszystkimi twymi obrzydliwościami, które popełniłaś. Ty więc, która sądziłaś swoje siostry, znoś swoją hańbę z powodu twoich grzechów, bo obrzydliwsze od nich popełniłaś. One są sprawiedliwsze od ciebie, wstydź się więc i znoś swoją hańbę, gdyż usprawiedliwiłaś swoje siostry. Kiedy odwrócę ich niewolę, to jest niewolę Sodomy i jej córek i niewolę Samarii i jej córek, to wtedy też odwrócę niewolę twoich pojmanych pośród nich, abyś znosiła swoją hańbę i wstydziła się z powodu wszystkiego, co uczyniłaś, sprawiając im pociechę. Jeśli twoje siostry Sodoma i jej córki wrócą do swego pierwotnego stanu, a także Samaria i jej córki wrócą do swego pierwotnego stanu, wtedy również i ty ze swoimi córkami wrócisz do swego pierwotnego stanu. W dniu twojej pychy bowiem nie było mowy w twoich ustach o twojej siostrze Sodomie. Dopóki nie została odkryta twoja niegodziwość, jak za czasu twojego pohańbienia doznanego od córek Syrii i wszystkich, którzy są dokoła nich, od córek Filistynów, które tobą gardzą ze wszystkich stron. Ponosisz karę za swoją rozwiązłość i obrzydliwość, mówi Pan. Tak bowiem mówi Pan Bóg, uczynię ci tak, jak ty uczyniłaś, gdy wzgardziłaś przysięgą i złamałaś przymierze. Ja jednak wspomnę na swoje przymierze z tobą, zawarte za dni twojej młodości i ustanowię z tobą wieczne przymierze. Wtedy wspomnisz swoje drogi i zawstydzisz się, gdy przyjmiesz swoje siostry, starsze i młodsze od ciebie i dam ci je za córki, ale nie według twego przymierza. Tak ustanowię swoje przymierze z tobą i poznasz, że ja jestem Panem. Abyś pamiętała i wstydziła się i nigdy więcej nie otworzyła ust ze wstydu, gdy cię oczyszczę ze wszystkiego, co uczyniłaś, mówi Pan Bóg. Rozdział 17. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, zadaj zagadkę i opowiedz domowi Izraela przypowieść. I powiedz: tak mówi Pan Bóg. Wielki orzeł o wielkich i długich skrzydłach, pełen pstrego pierza, przyleciał nad Liban i wziął wierzchołek cedru. Ułamał koniec jego pędów, zaniósł go do ziemi kupieckiej i złożył go w mieście kupieckim. Wziął też nasienie tej ziemi i zasadził na urodzajnym polu, umieścił je nad wielkimi wodami jak wierzbę. I urosło i stało się bujną winoroślą, choć niskiego wzrostu, jej latorośle zwracały się ku niemu, a korzenie były mu poddane.
i stało się winoroślą, która wydała latorośle i wypuściła pędy. Ale był inny wielki orzeł o wielkich skrzydłach i gęstym pierzu, a oto ta winorośl zwróciła swoje korzenie ku niemu i rozciągnęła swe latorośle do niego, aby on ją nawadniał z brust swego sadu. A była przecież zasadzona na dobrym polu nad wielkimi wodami, aby wypuściła latorośle, wydała owoc i stała się wspaniałą winoroślą. Wtedy powiedz, tak mówi Pan Bóg, czy się jej poszczęści, czy orzeł nie wyrwie jej korzeni i nie oberwie jej owocu tak, by uschła? Uschną wszystkie listki, które wypuści i nie będzie trzeba wielkiej mocy ani licznego ludu, aby ją wyrwać z korzeniami. Oto jakkolwiek będzie zasadzona, czy się jej poszczęści, czy doszczętnie nie uschnie, gdy dotknie ją wiatr wschodni, uschnie w bruzdach, w których wyrosła. Potem doszło do mnie słowo Pana. Mów teraz do domu buntowniczego. Czyż nie wiecie, co znaczą te rzeczy? Powiedz, oto król Babilonu przybył do Jerozolimy, zabrał jej króla i książąt i uprowadził ich ze sobą do Babilonu. Wziął też jednego z potomków króla, zawarł z nim przymierze i związał go przysięgą. Zabrał też możnych tej ziemi, aby królestwo było poniżone, tak by się nie podnosiło, ale by tak trwało, zachowując jego przymierze. Lecz on zbuntował się przeciwko niemu, wysyłając swych posłów do Egiptu, aby dano mu koni i liczny lud. Czy mu się poszczęści? Czy ujdzie zemsty ten, który tak czynił? Czy ocali się ten, który złamał przymierze? Jak żyję, mówi Pan Bóg, w miejscu tego króla, który go uczynił królem, a którego przysięgą wzgardził i którego przymierze złamał u niego w Babilonie, umrze. I ani faraon z wielkim wojskiem i z licznym zastępem nie pomoże mu na wojnie, gdy usypie wały i pobuduje wieże, aby zniszczyć mnóstwo ludzi. Ponieważ wzgardził przysięgą, łamiąc przymierze, oto bowiem dał na to swą rękę, a to wszystko uczynił, nie ujdzie zemsty. Dlatego tak mówi Pan Bóg, jak żyję, moją przysięgę, którą wzgardził i moje przymierze, które złamał, złożę mu na głowę. Rozciągnę na nim swoją sieć i zostanie schwytany w moje sidła i zaprowadzę go do Babilonu, a tam się z nim rozprawię za jego występek, którym zgrzeszył przeciwko mnie. A wszyscy, którzy uciekli od niego wraz ze wszystkimi jego chówcami, od miecza polegną, a pozostali zostaną rozproszeni na wszystkie wiatry i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem. Tak mówi Pan Bóg. Wezmę wierzchołek z tego wysokiego cedru i zasadzę. Z najwyższych jego gałązek odłamię młodą gałązkę i zasadzę ją na wysokiej i wyniosłej górze. Na wysokiej górze Izraela ją zasadzę. Wypuści gałązki, wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. I będzie mieszkać pod nim wszelkie ptactwo skrzydlate. Pod cieniem jego gałęzi będą mieszkać. A tak wszystkie drzewa polne poznają, że ja, Pan, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie. Ususzyłem drzewo zielone, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Ja, Pan, to powiedziałem i uczynię. Rozdział 18. I doszło do mnie słowo Pana mówiące. Dlaczego powtarzacie między sobą takie przysłowie o ziemi Izraela, mówiąc, ojcowie jedli kwaśne winogrona, a synom zęby cierpną. Jak żyję, mówi Pan Bóg, nie będziecie więcej powtarzać tego przysłowia w Izraelu. Oto wszystkie dusze są moje, tak dusza ojca, jak i dusza syna jest moja. Dusza, która grzeszy, ona umrze. Lecz jeśli człowiek jest sprawiedliwy i wykonuje sąd i sprawiedliwość, i nie jadał na górach, nie podnosi swych oczu ku bożkom domu Izraela, ani nie hańbił żony swego bliźniego, ani nie zbliżał się do kobiety podczas jej nieczystości, nikogo nie uciskał, zwracał zastaw dłużnikowi, nie popełnił grabieży, dawał swój chleb głodnemu i przyodziewał nagiego szatą, nie uprawiał lichwy i nie brał odsetek, odwracał swą rękę od nieprawości i sprawiedliwy sąd wykonywał między jednym człowiekiem a drugim, postępował według moich ustaw i przestrzegał moich sądów, czyniąc to, co prawe, ten jest sprawiedliwy, na pewno żyć będzie, mówi Pan Bóg. A jeśli spłodził syna zbójcę i rozlewającego krew,
który popełnił jedną z tych rzeczy, który żadnej z tamtych dobrych rzeczy nie czynił, ale raczej jadał na górach, hańbił żonę swego bliźniego, uciskał ubogiego i nędznego, popełniał grabież, nie zwracał zastawu, podnosił oczy ku bożkom, czynił obrzydliwość, uprawiał lichwę i brał odsetki, czy ten będzie żył? Nie będzie żył, ponieważ popełnił te wszystkie obrzydliwości. Ten na pewno umrze, jego krew spadnie na niego. A oto, jeśli spłodził syna, który widział wszystkie grzechy swego ojca, jakie czynił, a widząc je, nie czynił nic podobnego, nie jadał na górach, nie podnosił swych oczu ku bożkom domu Izraela, nie hańbił żony swego bliźniego, nikogo nie uciskał, nie zatrzymywał zastawu, nie popełniał grabieży, dawał swój chleb głodnemu i przyodziewał szatą nagiego, odwracał swą rękę od ucisku nad ubogim, nie uprawiał lichwy i nie brał odsetek, wykonywał moje sądy i postępował według moich ustaw, ten nie umrze za nieprawość swego ojca, ale na pewno będzie żył. Lecz jego ojciec, ponieważ czynił krzywdę, popełniał grabież i nie czynił tego, co dobre, pośród swego ludu, oto umrze za swoją nieprawość. Ale mówicie, czemu? Czy syn nie ponosi kary za nieprawość ojca? Gdy syn czynił to, co prawe i sprawiedliwe, i przestrzegał wszystkich moich ustaw i wypełniał je, na pewno będzie żył. Dusza, która grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za nieprawość ojca, ani ojciec nie poniesie kary za nieprawość syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego pozostanie na nim, a niegodziwość niegodziwego pozostanie na nim. A jeśli niegodziwy odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, będzie strzegł wszystkich moich ustaw i będzie czynił to, co prawe i sprawiedliwe, na pewno będzie żył, nie umrze. Żadne jego występki, których się dopuścił, nie będą mu wspominane. Będzie żył w swej sprawiedliwości, którą czynił. Czyż ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego, mówi Pan Bóg, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył? Ale jeśli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, czyniąc według wszystkich obrzydliwości, które popełnia niegodziwy, czy taki będzie żył? Wszystkie jego sprawiedliwości, które czynił, nie będą wspominane z powodu swego przestępstwa, które popełniał, i z powodu swego grzechu, którego się dopuścił, z powodu tych rzeczy umrze. Ale mówicie, droga Pana nie jest słuszna. Słuchajcie teraz, domu Izraela. Czy moja droga nie jest prosta? Czy raczej wasze drogi są niesłuszne? Gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości, a czyniąc nieprawość umrze, to z powodu swojej nieprawości, którą czynił, umrze. Ale gdy niegodziwy odwróci się od swojej niegodziwości, której się dopuścił, a czyni to, co prawe i sprawiedliwe, ten zachowa swoją duszę. Ponieważ zastanowił się i odwrócił się od wszystkich swoich występków, których się dopuścił, na pewno będzie żył, nie umrze. A jednak dom Izraela mówi, droga Pana nie jest słuszna. Czy moje drogi nie są słuszne, domu Izraela? Czy raczej wasze drogi są niesłuszne? Dlatego, domu Izraela, będę sądzić każdego z was według jego dróg, mówi Pan Bóg. Nawróćcie się i odwróćcie się od wszystkich swoich występków, aby nieprawość nie stała się waszą zgubą. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczaliście, i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. Czemu macie umrzeć, domu Izraela? Nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan Bóg. Odwróćcie się więc, a będziecie żyć. Rozdział 19. A ty podnieś lament nad książętami Izraela i mów, czym była twoja matka? Lwicą leżącą między lwami, która karmiła swoje szczenięta wśród lwiąt? A gdy odchowała jedno ze swoich szczeniąt, stało się młodym lwem, który się nauczył chwytać łup, pożerał też ludzi. Narody o nim usłyszały, został schwytany w ich dół i zaprowadzony w łańcuchach do ziemi Egiptu. Gdy lwica zobaczyła, że daremnie czeka i że jej nadzieja przepadła, wzięła inne ze swoich szczeniąt i uczyniła je młodym lwem. Chodziło w środku lwów i stało się młodym lwem, który nauczył się chwytać łup, pożerał też ludzi.
Burzył ich pałace i pustoszył ich miasta tak, że ziemia i to, co ją napełnia, stały się spustoszone od jego głośnego ryku. Wtedy zebrały się przeciwko niemu narody z okolicznych krain i zarzuciły na niego swoją sieć. Został schwytany w ich dół. I wsadziły go do klatki w łańcuchach i przyprowadziły do króla Babilonu. Wprowadziły go do ciężkiego więzienia, aby jego głos nie był więcej słyszany na górach Izraela. Twoja matka była jak winorośl w twojej krwi, zasadzona przy wodach, była płodna i gęzista dzięki obfitości wód i miała potężne rózgi, naberła dla panujących, a jej wzrost górował nad gęstymi gałęziami tak, że była widoczna z powodu swej wysokości dzięki mnóstwu swoich gałęzi. Ale w gniewie została wyrwana i rzucona na ziemię, a wschodni wiatr wysuszył jej owoc. Jej potężne rózgi zostały złamane i uschły, ogień je strawił. A teraz została zasadzona na pustyni, na ziemi suchej i spragnionej. Nadto ogień wyszedł z rózgi jej gałęzi i pochłonął jej owoc tak, że nie ma na niej potężnej rózgi na berło dla panującego. Jest to lament i będzie to lamentem. Rozdział 20. W siódmym roku, w piątym miesiącu, dziesiątego dnia tego miesiąca, przyszli niektórzy spośród starszych Izraela, aby radzić się Pana i usiedli przede mną. Wtedy doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, przemów do starszych Izraela i powiedz im: Tak mówi Pan Bóg, czy przychodzicie, aby się mnie radzić? Jak żyję, nie pozwolę wam radzić się mnie, mówi Pan Bóg. Czy będziesz ich sądził, synu człowieczy? Czy będziesz ich sądził? Uświadom im obrzydliwości ich ojców. Powiedz im: Tak mówi Pan Bóg. W dniu, kiedy wybrałem Izraela i podniosłem rękę ku potomstwu domu Jakuba i dałem się im poznać w ziemi Egiptu, kiedy podniosłem rękę ku nim, mówiąc: Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Tego dnia podniosłem ku nim swoją rękę, że wyprowadzę ich z ziemi Egiptu do ziemi, którą im wyszukałem, opływającej mlekiem i miodem, która jest ozdobą wszystkich ziem. I powiedziałem im: Niech każdy z was porzuci obrzydliwości sprzed swych oczu, a nie kalajcie się bożkami Egiptu. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Ale buntowali się i nie chcieli mnie słuchać. Żaden z nich nie odrzucił obrzydliwości sprzed swych oczu, ani nie opuścił bożków Egiptu. Wtedy powiedziałem: Wyleję na nich swój gniew, aby dopełnić na nich mojej zapalczywości w środku ziemi Egiptu. Działałem ze względu na moje imię, aby nie było zbezczeszczone na oczach tych narodów, wśród których byli i przed których oczami dałem się im poznać, wyprowadzając ich z ziemi Egiptu. A tak wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu i przyprowadziłem na pustynię. Dałem im moje ustawy i objawiłem im moje prawa, które jeśli człowiek wypełnia, będzie przez nie żył. Ponadto dałem im moje szabaty, aby były znakiem między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Panem, który ich uświęca. Ale dom Izraela zbuntował się przeciwko mnie na pustyni. Nie postępowali według moich ustaw i wzgardzili moimi prawami, które, jeśli człowiek wypełnia, będzie przez nie żył. Również moje szabaty bezcześcili. Dlatego powiedziałem, że wyleję na nich moją zapalczywość na pustyni, aby ich wytracić. Lecz działałem ze względu na moje imię, aby nie było zbezczeszczone na oczach tych narodów, przed których oczami ich wyprowadziłem. Ponadto podniosłem ku nim swą rękę na tej pustyni, że nie wprowadzę ich do ziemi, którą im dałem, opływającej mlekiem i miodem, która jest ozdobą wszystkich ziem. Ponieważ wzgardzili moimi prawami, nie postępowali według moich ustaw i bezcześcili moje szabaty, gdyż ich serce poszło za ich bożkami. Ale moje oko zlitowało się nad nimi tak, że ich nie wytraciłem i nie wyniszczyłem na pustyni. Powiedziałem do ich synów na tej pustyni: Nie postępujcie według ustaw waszych ojców i nie przestrzegajcie ich praw, ani nie kalajcie się ich bożkami. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Postępujcie według moich ustaw, a strzeżcie moich praw i wypełniajcie je.
Święćcie też moje szabaty, będą one znakiem między mną a wami, abyście wiedzieli, że ja jestem Panem waszym Bogiem. Lecz ci synowie zbuntowali się przeciwko mnie, nie postępowali według moich ustaw, nie przestrzegali moich praw, aby je wypełnić, praw, które jeśli człowiek wypełnia, będzie przez nie żył, i zbezcześcili moje szabaty. Wtedy powiedziałem, wyleję na nich swój gniew, aby dopełnić na nich mojej zapalczywości na tej pustyni. Lecz cofnąłem moją rękę i działałem ze względu na moje imię, aby nie było zbezczeszczone na oczach tych narodów, przed których oczami ich wyprowadziłem. Podniosłem ku nim moją rękę na pustyni, że ich rozproszę pomiędzy poganami i rozrzucę po ziemiach. Ponieważ nie wykonywali moich sądów, wzgardzili moimi ustawami, zbezcześcili moje szabaty, a ich oczy zwracały się ku bożkom ich ojców. Dlatego dałem im też ustawy, które nie były dobre, i sądy, według których nie mogli żyć. I splugawiłem ich własnymi ich darami, gdy przeprowadzili przez ogień wszystko, co pierworodne, aby ich spustoszyć i aby poznali, że ja jestem Panem. Dlatego, Synu Człowieczy, przemów do domu Izraela i powiedz mu, tak mówi Pan Bóg, jeszcze i w tym lżyli mnie wasi ojcowie, dopuszczając się przeciwko mnie przestępstwa. Gdy bowiem wprowadziłem ich do ziemi, którą przysiągłem im dać, to gdy zobaczyli jakikolwiek wysoki pagórek i jakiekolwiek drzewa gałęziste, zaraz tam składali swoje ofiary i tam oddawali swoje drażniące dary, tam też składali swoją miłą woń i wylewali swoje ofiary z płynów. I zapytałem ich, cóż to za wyżyna, do której wychodzicie, a nazywa się ją Bamach aż do dziś. Dlatego powiedz domowi Izraela, tak mówi Pan Bóg, czy kalacie się drogami swoich ojców i uprawiacie nierząd z ich obrzydliwościami? Gdy składacie swoje ofiary i przeprowadzacie swoich synów przez ogień, to kalacie się wszystkimi waszymi bożkami aż do dziś. Czy mam pozwolić wam radzić się u mnie, domu Izraela? Jak żyję, mówi Pan Bóg, nie pozwolę wam się radzić u mnie. A to, co wam na myśl przychodzi, nigdy się nie stanie. Mówicie bowiem, będziemy jak inne narody, jak plemiona innych ziem, będziemy służyć drewnu i kamieniowi. Jak żyję, mówi Pan Bóg, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości będę królował nad wami. I wyprowadzę was spośród narodów i zgromadzę was z ziem, do których zostaliście rozproszeni, potężną ręką, wyciągniętym ramieniem i w wylanej zapalczywości. Zaprowadzę was na pustynię tych narodów i tam będę was sądzić twarzą w twarz. Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi Egiptu, tak was będę sądzić, mówi Pan Bóg. I przeprowadzę was pod rózgą i wprowadzę was w związek przymierza i oddzielę od was buntowników i tych, którzy grzeszą przeciwko mnie. Wyprowadzę ich z ziemi, gdzie przebywają, lecz do ziemi Izraela nie wejdą i poznacie, że ja jestem Panem. Wy więc, domu Izraela, tak mówi Pan Bóg, idźcie i służcie każdy swoim bożkom, nawet i w przyszłości, ponieważ mnie nie słuchacie, ale już więcej nie kalajcie mego świętego imienia waszymi darami i waszymi bożkami. Na mojej świętej górze bowiem, na wysokiej górze Izraela, mówi Pan Bóg, tam cały dom Izraela będzie mi służyć, wszyscy, którzy będą w tej ziemi. Tam ich przyjmę i tam będę żądał waszych ofiar z pierwocin wraz ze wszystkimi waszymi świętymi rzeczami. Z waszą miłą wonią przyjmę was łaskawie, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z tych ziem, do których zostaliście rozproszeni, i będę uświęcony w was na oczach tych narodów. I poznacie, że ja jestem Panem, gdy was wprowadzę do ziemi Izraela, do tej ziemi, co do której podniosłem swoją rękę, że dam ją waszym ojcom. Tam wspomnicie o waszych drogach i o wszystkich waszych czynach, którymi się splugawiliście, i obrzydzicie sobie siebie samych za wszystkie wasze złe czyny, które popełniliście. Tam poznacie, że ja jestem Panem, gdy postąpię z wami przez wzgląd na swoje imię, a nie według waszych złych dróg, ani według waszych zepsutych czynów, domu Izraela, mówi Pan Bóg. I doszło do mnie słowo Pana mówiące,
Synu człowieczy, odwróć swoją twarz w stronę południa i krop swoją mowę ku południu i prorokuj przeciwko lasowi południowego pola. Powiedz do południowego lasu, słuchaj słowa Pana, tak mówi Pan Bóg, oto rozniecę w tobie ogień, który strawi w tobie wszelkie drzewo zielone i wszelkie drzewo suche. Nie zostanie ugaszony płomień pałający i spłoną w nim wszystkie twarze od południa aż do północy. I wszelkie ciało ujrzy, że ja Pan go rozpaliłem, nie będzie ugaszony. I powiedziałem, ach, Panie Boże, oni mówią o mnie, on tylko mówi w przypowieściach.